Koło Sokół. Telefon 664 430 124. To była reklama. To jest środa, 18 maja, jest 10. Posłuchajmy wiadomości i Marty Nazarko. Rynek europejski jest ważny dla Rosji. Unijne embargo na ropę zmniejszyłoby jej dochody o 10%, oceniają eksperci. Dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie, alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia. Po 30 latach nieobecności na festiwal w Cannes powraca Tom Cruise, przedstawi swój najnowszy film. Unijne embargo na rosyjską ropę zmniejszyłoby dochody tego państwa o 10%. Nie. Skan dla Polskiego Radia, Stefan Folzer. To wszystko teraz. Kolejne wiadomości Radia Białystok o 11. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, kiedy ci zimni, marudni ogrodnicy, zresztą opóźnieni, wyjdą sobie już z naszego Podlasia i odpowiedź jest taka, jeszcze dzisiaj 3 stopnie, 4 nad zerem, ale jutro, jak widzę w prognozach już długoterminowych, około 10, a w dzień około 22, to jutro, dzisiaj jeszcze 17, ale za to dużo słońca. Ja myślę, że ten dzisiejszy dzień też jest dobrym dniem, jeśli chodzi o biometr, czyli możemy czuć się dobrze, chociaż, kto wie, może na kawę warto się nawzajem zaprosić. Jest już 5:30 po 10.